naszej antenie kolejny gość, pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Pan profesor, pan poseł jest też w frakcji europejskiej konserwatystów i reformatorów, obecnie w Rzymie. Zastałem pana, bo wiem, że cała frakcja jest na wyjazdowym posiedzeniu, debatujecie na temat bezpieczeństwa Europy. O tym może za chwilę, ale chciałem zapytać wcześniej, bo w przyszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbędzie się kolejna debata na temat Polski. Posłowie zdecydują także o przyjęciu rezolucji. Taką decyzję podjęli dziś szefowie frakcji w Parlamencie Europejskim. To sprawa stara. Ciągnie się już wiele miesięcy. Przypomnę, że taka debata miała odbyć się w lipcu przed wakacjami w Parlamencie Europejskim, ale przełożono ją na wrzesień. I z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma żadnych przesłanek ku temu, aby taką rezolucję kroić i debatować znowu o Polsce, ale drugi powód jest ważniejszy, mianowicie efekt medialny. Cały czas jest mowa o rezolucji, mowa o rzekomym naruszaniu praw demokratycznych czy reguł demokratycznych w naszym kraju, a oto tym, którzy inicjują tego typu debaty w Parlamencie Europejskim, chodzi przede wszystkim, żeby króliczka gonić, aby go nie złapać do końca. I podejrzewam, że nie skończy się na tej rezolucji, która ma być głosowana we środę. To wszystko, zaznaczę, jest z góry ustawione. Debata ma odbyć się we wtorek i bez względu na jej wynik, bez względu na to, jakie argumenty i kontrargumenty zostaną sformułowane, tekst ten zostanie przyjęty, gdyż tak uzgodnili szefowie frakcji wcześniej, jak sądzę, rozmawiali z koleżankami, kolegami, europosłami z Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, także nie wykluczam, że należących do frakcji socjalistycznych, no i zostanie ten tekst przegłosowany. Bo do sprawy wraca się, no, może być cały czas, pan też pokazuje to opóźnienie, jeżeli chodzi o tą debatę na temat Polski. Nie wiem, jak sobie, nie wiem, Luksemburg radzi z Trybunałem Konstytucyjnym i czy parlament też co chwilę gdzieś tam próbuje zaglądać, bo tu jest też kwestia następnych spraw, które rząd podjął, kwestia ustaw, zmian, jeżeli chodzi o ustawę antyterrorystyczną, medialną, czy też ustawę o policji. Nowym problemem podobno, który ma być poruszony też w rezolucji, jest kwestia Puszczy Białowieskiej, ale nasz minister, właściwie minister środowiska, pan profesor Jan Szyszko, wydaje się, jest dobrym gospodarzem i w dobrym kierunku to idzie. Nie wiem, czy na to też przystanie, czy Komisja Europejska, czy Parlament Europejski. Pan minister środowiska, profesor Jan Szyszko, był niedawno w Parlamencie Europejskim, także z wystawą o Puszczy Białowieskiej. Odbyła się stosowna debata, właściwie seminarium. Zostały sformułowane argumenty naukowe, niepodważalne w mojej opinii. I tutaj o merytoryczne przygotowanie resortów pod kierownictwem pana ministra jestem spokojny, ale niestety tę sprawę znowu się upolitycznia, gdyż osobom, które inicjują rezolucję i debatę na forum Parlamentu Europejskiego po raz kolejny dotyczącą Polski, potrzeba nowego paliwa i to bardzo ładnie mi się komponuje do tezy, że w Polsce łamane są, niszczona jest demokracja, a dołożymy do tego, że jeszcze ministerstwo niszczy Puszczę i wycina Puszczę Białowieską, co jest oczywiście nieprawdą. Ale powiadam raz jeszcze, idzie o przekaz medialny. Ale wracając do kwestii tejże rezolucji, proszę jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że nie tak dawno opublikowano w mediach na Zachodzie, także w Polsce, dokumenty wykradzione przez hakerów zwane Panama Papers. I z tych dokumentów dowiedzieliśmy się, że fundacje, instytuty kierowane i sponsorowane przez George'a Sorosa, Open Society, mogą, tak wynika z tych instytucji, liczyć na poparcie blisko 230 europosłów. To oznacza, że te organizacje i być może ta osoba ma wpływ na sposób głosowania 1/3 naszej Izby. I sądzę, że zanim Parlament Europejski po raz kolejny pochyli się nad rzekomym łamaniem reguł demokratycznych w Polsce, dorzucając inne sprawy, jak chociażby kwestie Puszczy Białowieskiej, powinien podebatować
znalazły się na tej liście, czy one działają w sposób samodzielny? Chciałem teraz w kluczu bezpieczeństwa zapytać o rozwiązanie, jakie Europa miała na imigrantów, że no niby Turcja miała w tym problemie pomóc. Jak rzeczywiście jest? Bo zgodnie z planem wszyscy imigranci, którzy począwszy od 20 marca tak nielegalnie przedostają się z Turcji czy na greckie wyspy czy do Europy, no mieli być zawracani. Tutaj Ankara przyjęła podobno 2 700 000 uchodźców, ale rzeczywiście, jak to wygląda? Plan Unia Europejska-Turcja. Przedstawiciel dotyka najważniejszej kwestii. W chwili obecnej zarówno politycy zachodni, jak i społeczeństwa zachodnie skupione są na kwestii migracyjnej połączonej z bezpieczeństwem i tym się zajmują. Jeśli chodzi o Turcję, to Unia Europejska postawiła na początku pani kanclerz Angela Merkel, moim zdaniem, złą diagnozę, stawiając wszystko na ten kraj. Już się chyba nawet do tego przyznała, tak? No w ogóle do swojej błędnej polityki. Także Unia stała się zakładnikiem Turcji i to prezydent tego kraju wykorzystywał do tej pory, ale nieudany pucz czy sfingowany pucz w Turcji i wszystkie konsekwencje z niego wynikające sprawiły, że to planowane porozumienie Unia-Turcja nie zostanie najprawdopodobniej sfinalizowane, bo przypomnę, że kością niezgody jest tutaj wprowadzenie ruchu bezwizowego dla wszystkich obywateli Turcji. Władze Turcji na to naciskają, na zrealizowanie tego postulatu, a jednocześnie dodają, że zamierzają wszystkim imigrantom nadać obywatelstwo, co oznaczałoby, że te osoby wjadą już jako obywatele Turcji na teren Unii Europejskiej, a na to nie ma zgody. Powiedziałem też, że większość polityków skupionych jest na bezpieczeństwie Europy i dlatego też nasza frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów zorganizowała dni studyjne w Rzymie pod hasłem Bezpieczna Europa, czyli bezpieczeństwo Europy, zapraszając wielu kluczowych polityków. Dzisiaj rano przemawiał wicepremier Belgii, mówiąc o bezpieczeństwie tego kraju i Europy, jakie kroki zamierza rząd belgijski podjąć i jakie podjął co do imigrantów, a także przemawiał minister spraw zagranicznych Finlandii Timo Soini, który również poruszał te kwestie w kontekście Brexitu. Mówię o tym dlatego, że epatowanie opinii publicznej, zwłaszcza w Polsce, pewnymi wyimaginowanymi kwestiami, jak chociażby rzekowy brak demokracji w naszym kraju, jest tematem zastępczym i naprawdę tutaj niewiele osób to interesuje. No bo kiedyś, nie wiem czy teraz też wracając do Turcji, możemy podtrzymywać tą deklarację. Premier Turcji mówił, że jesteśmy jedynym partnerem Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie w sprawach bezpieczeństwa. Tutaj kwestia bezpieczeństwa i deklaracji Turcji nieco się zmieniła, zwłaszcza po tym puczu, o którym przed chwilą mówiłem. Przypomnę tylko, że nawet strona amerykańska zaczęła wycofywanie broni jądrowej z baz tureckich, więc mamy do czynienia z pewnym odwróceniem sytuacji. I przypomnę także, że władze tureckie, prezydent Turcji zmienił politykę względem Rosji i względem Putina. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za komentarz, panie profesorze. Szczęść Boże. Bardzo, bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie ojca wszystkich radnych słuchaczy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł Parlamentu Europejskiego.